Dobra, zamieńmy się, żeby to niby że inny dzień był. Okay? Cześć, witam was na kanale. I jeszcze czapkę zdejmę, że będzie inny dzień, że w inny dzień nagrywam. A ty możesz, nie, jakiś zaczet zmienić na przykład. Jest, zupełnie inaczej wyglądasz. Cześć, witamy was na kanale Athletic Development. I dzisiaj znów towarzyszy mi Katarzyna z Extend Yourself. I dzisiaj druga część szpagatu. Tak jak powiedziałem wam w poprzednim odcinku, który by the way koniecznie musicie obadać, odnośnik znajdziecie pod koniec. Żeby dostać się do pozycji szpagatu, musicie zatroszczyć się o rozciągliwość zarówno zginaczy biodra, jak i prostowników oraz przywodzicieli. W ostatnim odcinku ogarnęliśmy prostowniki, a dzisiaj działamy dalej ze zginaczami. Dobra, mięśni wykonujących stricte zgięcie biodra mamy aż 5 sztuk. Dwa z nich, czyli główne zginacze, czyli lędźwiowy i biodrowy, są dość głęboko ulokowane i ciężko się do nich dostać przy pomocy piłeczki. Dlatego z nimi podziałamy w rozciąganiu. Niemniej jednak mięsień prosty, uda, krawiecki i naprężarz są ulokowane dość powierzchownie, dlatego też zaczniemy od ich wyrolowania. Wykorzystamy do tego sztangę i piłkę. Mięsień prosty uda pomęczymy w siadzie prostym. Kładziemy gryf na udo i zaczynamy szukać bólu. Jeśli go już znajdziemy, dorzucamy lekkie ruchy w górę i w dół. Poświęcamy na to od 3 do 5 minut. Naprężacz z kolei i przyczep proksymalny krawieckiego ogarniemy przy pomocy piłki. Powierzchnia, która będzie nas interesować, jest to mniej więcej ta, którą wyznacza dłoń, kiedy wkładamy rękę do kieszeni spodni. Kładziemy się na boku, starając się przenieść ciężar ciała na piłkę i procedura się powtarza. Znajdujemy punkt i czekamy, aż puści, po czym ruszamy do kolejnego. Tą przyjemność powtarzamy przez około 3 minuty. Teraz ruszamy do rozciąganka, które się nazywa prawdziwe rozciąganie zginaczy biodra. Dlaczego prawdziwe? Bo zamiast rozciągania torebek stawowych, co ma miejsce w różnych wersjach, zajmiemy się faktycznie rozciągnięciem zginaczy biodra z akcentem na lędźwiowy i biodrowy. Najpierw ustawimy miednicę równo. W tym celu łapiemy się za kolca biodrowe i ustawiamy je tak, żeby były na tej samej wysokości i w tej samej płaszczyźnie. Kiedy już nam się to uda, opuszczamy klatkę z napięciem mięśni brzucha i co jest najważniejsze w tym całym rozciąganiu, rotujemy miednicę do tyłu pochylenia wraz z napięciem pośladka. Tak jakbyśmy chcieli wsadzić pod siebie ogon. Jeśli go nie posiadacie, to zawsze można go nabyć w pewnych sklepach. O ile prawidłowo wszystko zrobicie, powinniście już czuć rozciąganie mięśni z przodu biodra. Dodatkowo możemy pogłębić to rozciąganie leciutko wychodząc z miednicą w przód albo odchylając się w stronę przeciwną, co dodatkowo rozciągnie lędźwiowy i biodrowy. Staramy się wytrzymać w tej pozycji około 2-3 minut. Teraz tak, żeby nasze ciało lepiej zapamiętało ten zakres, który właśnie rozciągnęliśmy, to polecam wykonać 3-4 serie wznosów bioder z mini bendem nad kolanem. Wykonujemy od 15 do 25 powtórzeń w każdej serii, w zależności od tego, jak silny macie pośladek. I to już tyle w dzisiejszym materiale. Zachęcam was do badania profilu Kasi na Facebooku oraz Instagramie. Linki klasycznie znajdziecie w opisie, a my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się, na razie.